Kochani, witajcie z tej strony Adrianna. Jak wiecie, albo w sumie nie wiecie, ostatnio ogłosiłam wam, że jestem zaręczona i pojawiło się mnóstwo pytań dotyczących naszego ślubu. Kiedy będzie ślub? Czy będzie to ślub cywilny czy kościelny? Jaką będę miała sukienkę? Tak więc na te pytania sobie dzisiaj odpowiemy i jeszcze tak na szybciutko chciałabym wam bardzo podziękować za tysiące życzeń szczęścia, jakie dostaliśmy. Jesteście kochani, ale nie chcę już przedłużać, tak więc jeżeli film wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i lecimy! Kiedy ślub? Tak więc, jeżeli chodzi o nasz ślub, to bardzo chcielibyśmy, żeby odbył się jeszcze w tym roku i datę, którą mamy wyznaczoną, jest to koniec wakacji. Nie chcę wam mówić dokładnej daty, dlatego że wiemy, jak jest. Nie wiadomo, czy ten ślub się po prostu odbędzie przez sytuację, jaka panuje teraz na świecie, tak więc nie chcę mówić konkretnej daty, żebym się nie zawiodła, ale jak mówię, jest to lato, koniec wakacji i mam szczerą nadzieję, że ślub się odbędzie. My postanowiliśmy wziąć ślub szybko, nie chcemy długiego narzeczeństwa, nie jestem w ciąży. Po prostu byliśmy parą tak strasznie długo, ponad 10 lat, więc ja teraz nie chcę, żeby moje narzeczeństwo trwało kolejne 5. Nawet 2 lata mnie przerażają, tak więc my postanowiliśmy tą datę ślubu wyznaczyć sobie dość szybko i mam ogromną nadzieję, że w wakacje wszystko się ułoży i będzie to wszystko wyglądało lepiej. Oby. Mam taką nadzieję. Orkiestra czy DJ? My z Patrykiem zastanawialiśmy się naprawdę długo, czy wolimy orkiestrę, czy może wolimy DJ-a i przeglądaliśmy oferty zarówno DJ-ów, jak i orkiestry, natomiast zauważyliśmy, że jak przeglądamy oferty orkiestry, to wymagamy od nich, żeby śpiewali tak, jak wykonawca danej piosenki. Jak wokalistka śpiewała piosenkę Ariany Grande, to chciałam, żeby brzmiała jak Ariana Grande, a później jak śpiewała piosenkę Selena Gomez, to chciałam, żeby brzmiała jak Selena Gomez. A to jest przecież niemożliwe. Więc uznaliśmy, że w sumie jest to bez sensu i po prostu weźmiemy DJ-a. Poza tym DJ-e są też znacznie tańsi. Wiecie, w zespole są minimum 3 osoby, a czasem nawet 10, więc wiadomo, że ten koszt będzie wyższy. Do tego zazwyczaj orkiestrze czy tam zespołowi trzeba zapewnić miejsce do spania, wyżywienie. To winduje koszty. Mocno. No i oczywiście jest tak, że orkiestra czy zespół mają swój własny repertuar, to są artyści, nie do końca zawsze chcą, żeby ingerować w to, co śpiewają. I wiele razy zdarzało mi się być na czyimś weselu, podchodzę do orkiestry, chcę zamówić piosenkę na przykład dla panny młodej, a oni mówią, nie, tej piosenki nie gramy. Albo nie, nie lubimy Britney Spears, nie będziemy grali Britney Spears. Jak można nie chcieć grać Britney Spears? I nie chcemy takiej sytuacji, my również chcemy sami ustalić sobie playlistę piosenek, które będą leciały na weselu, a przynajmniej części piosenek. Nie będzie u nas także zbyt dużo disco polo, tylko jakieś najnowsze hity typu weselny pyton, bo nie wyobrażam sobie wesela bez weselnego pytona. Przepraszam. Ale ja muszę mieć weselny pyton. Więc no, wydaje mi się, że do nas będzie po prostu pasował bardziej DJ. Bałaś się reakcji rodziny? Szczęścia i pozdrawiam. Nie, absolutnie. My byliśmy parą tak długo, że każdy spodziewał się, że będziemy już razem. I reakcje naszych rodzin można przedstawić tylko w jeden sposób. Tak więc... Wreszcie! Sami planujecie wesele, czy macie wedding planera? Okej, muszę wam powiedzieć, że posiadanie wedding planerki było moim marzeniem, jeżeli chodzi o wesele. Ja nie marzyłam o żadnej konkretnej sukience, o żadnej konkretnej piosence, ani o żadnej konkretnej sali, ale odkąd jako nastolatka obejrzałam film, w którym Jennifer Lopez była wedding planerką, ja wiedziałam, że ja mogę oszczędzić na wszystkim na swoim weselu, ale nie na wedding planerce. Powiem wam, że posiadanie wedding planerki, a mam szczęście posiadać po prostu przecudowną wedding planerkę, było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Nie jedynie ślubno-weselnym życiu. Nie, w życiu. Tak, wedding planner to kolejny koszt, ale mogę wam z ręką na sercu, z czystym sumieniem przyznać, że w tym momencie dzięki wedding planerce zaoszczędziłam dużo więcej, niż usługa wedding planera mnie kosztowała. Ja nie umiem się targować i wiele młodych par ma z tym problemy, dlatego że zazwyczaj ślub biorą osoby, które mają po 20 lat albo są trochę starsze i nam ciężko się targować, prawda? Mojego pokolenia nikt nie uczył się targować, szliśmy do sklepu, kupowaliśmy, a rynek ślubny jest
inny. Można wytargować wiele rzeczy. Można wytargować tańszą cenę za talerzyk. Można wytargować tańszą cenę za jakąś usługę. I bardzo często wedding plannerzy właśnie w tym się specjalizują, że obniżają ceny pewnych usług. Na wielu rzeczach wedding plannerka ucięła mi 10%, 20%. Ja bym tego nie zrobiła. Patryk by tego nie zrobił. My się do tego nie nadajemy. Więc naprawdę wedding plannerka już mi się dawno zwróciła, a do tego dzięki niej ja nie muszę się niczym przejmować. Nie muszę się przejmować terminami. Wedding plannerka sprawdza również umowę. Och, ile ja wam mogę opowiadać, jak ja kocham swoją wedding plannerkę. Poza tym my postanowiliśmy wziąć ślub w około rok, a w ślubnym kalendarzu to naprawdę mało. Zazwyczaj pary decydują się na dwuletnie narzeczeństwo i wtedy sobie wszystko planują. Natomiast zrozumcie nas, my byliśmy parą 11 lat, ja już nie chcę czekać. Posiadanie wedding plannera to było moje marzenie. Będziesz w rozpuszczonych włosach czy związanych? Słuchajcie, ja zawsze marzyłam o pięknych, długich, rozpuszczonych włosach na moim ślubie. Natomiast odkąd moja znajoma powiedziała mi, że na jednym weselu jakiś pijany wujek wyrwał pannie młodej włosy, dlatego że miała rozpuszczone włosy i pociągnął jej za włosy i po prostu zrobił jej goły placek na głowie, powiedziałam nie, to mi się nie zdarzy. Mm-mm. Poza tym, no nie oszukujmy się, chodzi również o wygodę, związane włosy są mniej problematyczne. Na weselu się spocicie, na weselu się zmęczycie, na weselu raz wam będzie zimno, a raz wam będzie gorąco i to wszystko będzie się odbijało na włosach. A moje włosy, które są tak zdolne do puszenia się, jak one dostaną tylko odrobinę wilgoci. Nie, nie robię tego. Nie chcę wyglądać na swoim ślubie jak Kopernik. A jeżeli miałabym rozpuszczone włosy, to wyglądałabym jak Kopernik. Czy Gatuś będzie na ślubie? Jako kochany członek naszej rodziny chciałabym, żeby Gatuś chociaż przez moment był na naszym ślubie czy na weselu. Nawet nie wiem, czy można zwierzęta wpuszczać do kościoła. Patryk mówi, że można, ale może też ze mnie żartować. Chciałabym, żeby Gatuś chociaż przez moment był z nami czy na ślubie, czy na weselu, dlatego że on kocha ludzi i dla niego to będzie coś cudownego. Czy wy wyobrażacie sobie Gatuś w garniturku? Ja sobie wyobrażam. Ja muszę to zobaczyć w swoim życiu. Ale na pewno nie będzie z nami przez całe wesele, dlatego że to byłaby dla niego po prostu męczarnia, więc na pewno czy kogoś poprosimy, czy najprawdopodobniej wynajmiemy jakąś osobę, dlatego że wszyscy znajomi będą na weselu. Na pewno ktoś Gatusiem się przez ten czas zajmie, bo bycie całą noc na weselu to byłby dla niego koszmar. Chcesz zrobić sobie tradycyjne wesele, czy na przykład bezalkoholowe? Słuchajcie, ja nie wytrzymam całego wesela bez chociaż jednego drinka. Ja zasypiam na każdym weselu w okolicy drugiej nad ranem, tak więc nie chcę zasnąć na swoim weselu. Jeden drink, chociaż jeden drink, tak więc nie. To nie będzie wesele bezalkoholowe, chyba że każdy będzie miał wesele bezalkoholowe, tylko panna młoda będzie piła. Mhm. Wesele będzie raczej kameralne, czy może wielkie? Nie powiedziałabym, że ani jedno, ani drugie. Bardziej takie, na jakie pozwoli państwo i sytuacja, jaka będzie w tamtym momencie na świecie. Wiadomo, no w obecnych czasach nie wyobrażam sobie na swoje wesele zaprosić 300 osób. Ja nawet nie znam 300 osób, więc to i tak byłoby niemożliwe. Tak więc my ograniczamy nasze wesele do najbliższej rodziny, jak i przyjaciół. Nie chcę zapraszać na swoje wesele cioć i wujków, których nawet nigdy nie widziałam i muszę ich zaprosić tylko dlatego, że inaczej obrażam się na innego wujka, którego też nigdy w sumie w życiu nie widziałam. Z mojej strony na weselu będzie może 20% osób, dlatego że moja rodzina jest naprawdę bardzo mała, rodzina Patryka jest duża. Więc to raczej Patryk ma problemy z tym, kogo ma zaprosić, kogo ma nie zaprosić. U mnie tego problemu nie ma absolutnie. No choć przyznam rację tym, którzy mówią, że tworzenie listy gości to jest po prostu droga przez piekło, bo musicie usiąść z długopisem i kartką i postanowić, kogo chcecie wyrzucić, a kogo chcecie zostawić. I jest to naprawdę niemiła sytuacja. Ale w obecnych czasach, gdzie wszystko jest bardzo drogie i nie można mieć niezliczonej liczby gości na swoim weselu, jest to po prostu niezbędne. Jestem ciekawa, jak Patryk podchodzi do tematu zaręczyn i ślubu. Jest stereotyp, że mężczyźni nie przywiązują do tego wagi, tylko robią to dla swoich kobiet. Patryk by was w tej kwestii bardzo zaskoczył. Patryk jest zaangażowany bardzo. Nawet za bardzo. Mam wrażenie, że Patryk... Nie, to nie mam wrażenia, to jest prawda. Patryk przejmuje się zdecydowanie bardziej niż ja. Ja podchodzę do tego
jak będzie, to będzie. To nie ma być idealny dzień w naszym życiu, tylko po prostu piękny dzień w naszym życiu. A Patryk w pewnym momencie wpadł w taki szał chęci zadowolenia każdego z gości. Przejmował się każdym najdrobniejszym elementem wesela i na szczęście mu to przeszło. Bo prawda jest taka, że na swoim weselu nie da się uszczęśliwić wszystkich, dlatego że jedni będą chcieli rosół, jedni będą chcieli pomidorówkę, a jedni w ogóle nie będą chcieli zupy. Nie da się tego wszystkiego pogodzić, chyba że jesteście milionerami i postanawiacie zrobić 150 oddzielnych ślubów dla każdego z gości. I ja również jestem wielkim przeciwnikiem stwierdzenia, że wesele nie jest dla młodej pary, że wesele jest tylko dla gości. Nie. Ja uważam, że wesele powinno być dla nas wszystkich i nawet bardziej dla młodych. W końcu to oni są tego dnia ważni i na szczęście po wielu rozmowach Patryk się uspokoił i ma w tym momencie takie samo podejście jak ja. Czyli robimy co możemy, żeby było fajnie, ale też nie stresujemy się za bardzo, dlatego że nie chcemy oszaleć przez własne wesele. A niestety to się zdarza. Planujesz wrzucić na YouTube tę ceremonię i ogółem ślub, czy raczej zostawicie to dla siebie? Planuję na pewno serię ślubną, na przykład takie Q&A. Planuję iść z Wami mierzyć sukienki do salonu sukien ślubnych, natomiast nie wyobrażam sobie na swoim ślubie vlogować, robić zdjęć. Ja tego dnia chcę mieć po prostu bana na telefon, nie chcę pracować po prostu na swoim ślubie. Nie chcę pamiętać ze swojego ślubu tylko to, że latałam z telefonem i robiłam live'a, albo robiłam instastory, albo robiłam sobie z każdym gościem selfie, bo tak dałoby mi to na pewno mnóstwo wyświetleń i mnóstwo pieniędzy, gdybym zrobiła live'a ze swojego ślubu, albo gdybym nagrała vloga ze swojego ślubu, ale to by mi zrujnowało ten dzień, bo ja bym go nie przeżywała, tylko latała z telefonem i wszystko nagrywała. Natomiast na pewno pojawią się zdjęcia ze ślubu, tylko nie te zrobione przeze mnie, tylko te, które będzie robił fotograf. Na pewno wstawię jakieś fragmenty ze ślubu na YouTube'a, ale też znowu nie te, które ja nagram jako vlog, tylko po prostu te, które będą zrobione przez wideografa? Ja to się na pewno tak nie nazywa. Kamerzystę. To się nazywa kamerzysta, Dusiu. I ja naprawdę chcę z moimi widzami podzielić się tysiącami rzeczy i pokazać Wam mnóstwo rzeczy związanych z moim weselem. Ja mogę mówić o moim weselu non-stop! Natomiast wiecie, po prostu pokażemy tyle rzeczy, ile będziemy uznawali za stosowne. Ja naprawdę nie chcę pokazywać wszystkiego, bo ja naprawdę nie chcę później czytać komentarze. Ta fryzura do Ciebie totalnie nie pasowała. Ta sukienka? Fatalny krój dla Twojej figury. A ta sala? Jak mogłaś wybrać takie miejsce? Żenada! Bo mimo, że będzie tysiące pozytywnych komentarzy, większość to będzie pozytywnych komentarzy, ale wiadomo, że znajdzie się chociaż jeden taki podły komentarz i ja go znajdę, ja go przeczytam, a potem będę się nim torturować. A nie chcę, żeby ktoś krytykował dzień mojego ślubu, prawda? Już będę miała wystarczająco dużo ciotek, które będą krytykowały mój dzień ślubu. Nie potrzebuję jeszcze hejterów krytykujących mój ślub. Ślub kościelny czy cywilny? Ślub bierzemy na pewno kościelny. Patryk, jak i cała rodzina Patryka jest bardzo wierząca, mają bardzo długą tradycję służenia w kościele. Patryk był ministrantem, później był lektorem. Rodzina Patryka jest mocno związana z kościołem. Moja rodzina jest dużo bardziej laicka. Dużo bardziej. Moi rodzice też chodzą do kościoła, jeżeli chodzi o mnie, to powstrzymam się od podejmowania tego tematu, jeżeli chodzi o mnie i kościół. Natomiast no nie ukrywam, że zawsze marzyłam o ślubie kościelnym i zawsze marzyłam o pięknej ceremonii w kościele i no, takie było zawsze moje marzenie i taki ślub planujemy. Okej, więc powiem Wam, jaki jest. I jest to ciężki temat, więc wiecie, otwieram się tutaj przed Wami. Proszę, nie piszcie mi negatywnych komentarzy, jeżeli uważacie inaczej albo nie podoba Wam się to, co powiem. Natomiast ja jeszcze tego wszystkiego nie mam do końca poukładanego. Jestem podczas Twojej drogi poszukiwania tak naprawdę w co wierzę i co uważam. Natomiast moja opinia na temat wiary zmienia się bardzo szybko i bardzo często. Raz jestem za tym, raz jestem za czymś innym. Natomiast nie chcę podejmować decyzji, że biorę ślub cywilny, nie biorę ślubu kościelnego, a później zmienić zdanie i po prostu żałować. Tak więc no, ślub będzie kościelny. I tak, ciężko się o tym mówi, naprawdę. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o sprawę tego, czy ślub będzie cywilny, czy kościelny, to jest naprawdę ciężki temat do rozmowy. Jaki jest Twój wymarzony krój sukni ślubnej? O Jezu, no temat sukni ślubnej to jest po prostu mój ulubiony temat, jeżeli chodzi o śluby, więc mogę gadać po prostu godzinami o tym. I powiem Wam, że ja nie mam wymarzonego kroju sukni ślubnej. Pomyślałam, że warto podejść do tego po prostu z otwartą głową, dlatego że wiecie jak jest, możemy mieć wybrany jeden konkretny krój sukni ślubnej, myśleć, że to będzie to, potem idziecie do salonu, mierzycie i widzicie, nie!
To jest jakiś dramat! Możecie spojrzeć na siebie i stwierdzić, że nie, ten krój wam się jednak nie podoba i nie podoba wam się, jak w nim wyglądacie. A później mierzycie sukienkę w kroju, którego nawet nie braliście pod uwagę, zakładacie na siebie i mówicie: wow, to jest to! Ja już wiecie, przeszłam kilka salonów sukni ślubnych, byłam bardzo ciekawa i ja na przykład twierdziłam, że w ogóle nie warto jest mi podawać sukienkę w stylu rybki. Nie, w ogóle ja będę w tym wyglądała strasznie, proszę to zabrać, dziękuję, to jest bardzo zły pomysł i wszyscy tracimy w tym momencie czas. Założyłam i mówię: wow, to wygląda dobrze. A jak przeglądałam sobie wcześniej strony internetowe, czy przeglądałam inspiracje, to nawet nigdy nie patrzyłam na sukienki rybki, bo uznałam, że to jest bez sensu. Ja mam jedną zasadę, jeżeli chodzi o suknię ślubną. Po prostu założyć ją i pomyśleć: wow, to jest ta jedyna. Zakochałam się w niej. Bez względu na krój, czy kolor, czy ozdoby, jakie będzie miała. Trzeba po prostu czuć miłość do swojej sukni ślubnej. W końcu będzie drogim wynatkiem. Musimy coś do niej czuć, prawda? Okej, i to były wszystkie pytania, na które chciałam dzisiaj odpowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące ślubu, to nie krępujcie się, piszcie, na pewno odpowiem na nie w kolejnych ślubnych Q&A. Jeżeli ten film wam się spodobał, to proszę zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, obejrzyjcie mój poprzedni film na kanale, a ja już się z wami żegnam. Pa, pa, pa! Do zobaczenia!